przepraszam, jeszcze właśnie kontynuując ten temat, bo jest tu podobnego zdania jak właśnie pani radna i pan radny, z tego względu, że dziś tak dyskutowaliśmy o tym i są dwie kwestie, czyli dofinansowanie tego samochodu i budowa hali, czyli to są dwie kwestie zupełnie inne, o innej wadze też finansowej i jak najbardziej ja osobiście jestem przychylna budowie hali sportowej, ale jeśli chodzi o zakup tego samochodu, niekoniecznie, to znaczy nie chcę powiedzieć, że nie, ale wolałabym zostać bardziej przekonana odnośnie skutków i... Ale to trzeba wcześniej mówić, przed tego pana. Ja teraz ale była jakoś słabiej. Daj młodszej koleżance się wypowiedzieć. Czyli mam po prostu wiele pytań odnośnie konieczności zakupienia tego auta. Z tego co wiem, no nasz powiat nie ma jakkolwiek wielkich środków finansowych. 12 tysięcy można różnie to interpretować, czy to jest dużo, czy mało, w zależności od naszych osobistych. Jednak mamy jednak też wydatki, myślę, że ważniejsze niż zakup takiego auta, na przykład szpital ogólny, gdzie są środki tak nieprzeznaczane, bądź też nawet mamy ogromne oszczędności, jak już wspomniałam na komisji, na odśnieżaniu, w zimę nie było, tak, mamy zrobione oszczędności na odśnieżaniu całego powiatu, nasz samochód odśnieżający jest w złym stanie technicznym, z tego co się orientuję, moglibyśmy też zakupić takie auto, prawda, czyli można tu rozważać na różne to wszystko sposoby. Dziękuję, traktuję to jako pani Moniko, jako pani. Taką komisję zwołać wcześniej. Oczywiście to zależy od państwa, jeżeli będziecie chcieli wcześniej zwołać komisję i wnieść jakieś uwagi, zachęć się zbierze, ale my będziemy musieli, proszę państwa, na nowo wysłać ten projekt uchwały do wszystkich komisji, no, tych właściwych, do ponownego zaopiniowania. Więc to wymaga czasu i nieraz po prostu od razu trzeba by było do tego przystąpić. Po otrzymaniu dokumentów należałoby to pierwszą komisję zwołać, żeby po prostu wyrobić się z tym wszystkim, żebyśmy mogli ponownie, a później jeszcze po komisji musielibyśmy do radnych wysłać tą zmianę. Albo ją, no, jeżeli radni by to przyjęli, no to przed samym sesją. Starosto, takie tłumaczenie troszeczkę mnie nie satysfakcjonuje. Myślę, że radnych też nie satysfakcjonuje, bo jeżeli są pewne uwagi merytoryczne i wskazówki przez radnych, to trzeba się do tego... Panie Przewodniczący, jeżeli uwagi są do zrealizowania, najchętniej zrealizujemy, natomiast jeżeli uwagi będą nie do zrealizowania, to ja mówię o trudnościach. Ja mówię w tej chwili o trudnościach. One są do zrealizowania, ale pod warunkiem, że Przewodniczący Komisji sam będzie chciał to zrobić. Oczywiście. No to jest...